Dzień dobry, moje myseczki. Dzisiaj, kochani, stała się rzecz niebywała. Odkąd tu pracujesz, czyli 12 lat, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby padło zasilenie w całym budynku. Czajcie? Także modły zostały wysłuchane ludzi, którzy płakali tutaj przez mojego szefa. Nie ma prądu. Deszcz, który był w nocy, i wichura zalała kable, które były połączone właśnie z tym oto miejscem. Jest ciemno w dupie. Pierwszy raz przyszłam do pracy i nie muszę zapieprzać od razu, tylko stoję i czekam, jak naprawią. A Ania czeka ze mną, tylko poszła się wysikać teraz. Popatrzcie, ciemności w barze. Normalnie, niesamowita historia. Dlatego musiałam to nagrać. A to pan naprawia te wszystkie ustrojstwa, które były zalane, i próbuje ratować biznes przed stratą. Dla mojego szefa to jest wielki szok, bo nie zarabia. To musiałam nagrać tą sytuację, gdzie pierwszy raz w życiu stało się tak. Pomagajcie. Dzień dobry, pani wariatko. Welcome to the dark side. Of the Dublin. Of the Dublin. The dark. This is evil play. The dark spot. No! Chłopaki się też śmieją, bo naprawdę w życiu nie było takiej sytuacji, żeby po prostu nie działało nic. Nie, Jenny? Jenny, nie? Jenny! Jenny! Say yes! Say just yes! 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 Więc nagrywam w totalnych ciemnych. Ups. Ania, chodź powiedz coś ludziom, że jesteśmy, cieszymy się. Cieszymy się, bo nie ma prądu. Nie ma prądu. To jest niebywałe. Czy niebywałe dla nas, no bo to jest szok. To jest szok termiczny. Więc ani kamery. Ej, a kamery działają i widzi nas? Big Brother? Aha, oczywiście, no bo kamery muszą działać, no bo oka nie wyjmiesz, no. Kamery muszą działać. Ania se pory poprawia, bo sikała. Włączyła sobie muzyczkę za baru przez telefon. No co tam grzebiesz, Ania? Wiem, weszło ci pomiędzy. A patrzcie, a w kiblu jest światło. Nie? Telewizory nie działają. Ty! Maszyna nawet nie działa z pieniądzami. Z pieniądzerami. Z kaszami. Z kaszą. Z kaszą. Manną. No także, kochani, my się cieszymy chwilą. Nasz szef płacze. Chociaż czy płacze? Nie. On jest przerażony pewnie, bo dla niego jedna minuta niezarobienia to jest jak... Jak to porównać? Jakby jedna minuta niezarobienia to jak nasz cały rok. Aha, no. Bez pieniędzy. Tak, jedna minuta niezarobienia to jest jak nasz cały rok bez pieniędzy. Albo mogłabym to też tak skojarzyć. Jedna minuta jego niezarobienia to tak jakby diabeł przez sekundę nie mógł skusić jakiejś osoby do zrobienia złego uczynku, nie? To by go trafiło jakby, nie? Coś w tym stylu. Ze złości by go trafiło, że nie podkusił kogoś o jakieś zło. Dobra, Mysecki, chciałam tylko po prostu tą sytuację nagrać, bo jest ona nieskazitelnie, nieziemsko, niepowtarzalna. No. Guziaczki, trzymajcie się ciepło. Tak się cieszę. Tak się cieszę. Chodź, Jenny, we gonna jump. Where's my phone? Show happy. Kurwa, jak dostaniemy maila. Anna Wytańska. Jak ty się teraz chyba nazywasz? Ja się nazywam Janina Janeczkowa. Janina Janeczkowa. Dostanie maila, że nie pracuję, że się kloknęło. Jenny! Yeah, we will get an email on Friday that we're not gonna pay it for Monday. Monday! Stupid thing. Monday! Not working Monday! Monday no work! I just wanna... Jak to było? I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Take it easy, no stress. Się zmęczyłam. Okay.
Chodź, Jimmy. Chodź, Jimmy, zatańcz mi. Jimmy, chodź. I want it. No stress. I just wanna. No stress. All taking a video, like doing ballet in the park. Tak się ciesymy, myslecki, że się... Że... Clean the windows. Tak, zaraz nam każe myć szyby i czyścić kible. Ty, a może Ania, my się nie cieszmy za bardzo, bo jak ktoś się tak cieszy, to wiesz co się dzieje, później dostaje kopa w dupę. No to i dostanę. No to dostanę. A i ty tak idziesz tam stamtąd, jak takich czeluści, wiesz, taka bladziutka. Nie. Aneczka bladziutka. Wiesz, ludzie tego nie rozumieją. Kto nie pracuje z szefem, który jest okropnym człowiekiem, to nie rozumie, jak można być szczęśliwym z takiej sytuacji. Dlatego ja wam to tłumaczę i pokazuję obrazowo, jak można być happy z momentu, kiedy nie trzeba pracować. Znaczy on w każdej chwili może nadejść, może. Bo on jest czyha za rogiem. No. Zło czyha za rogiem. A nie? Three for Eddie, three for Annika, and then a couple of our catchers. Why, are you going to be here tomorrow, so? I won't be here tomorrow. You will be here tomorrow. Dalej ciemno. Depends how the pouring goes. Perfectly. I co, Aneczko, cieszymy się dalej, nie? Już jest dwie godziny, nie? Jenny napełnia keczupy do pełna. Po ciemku to robi. Klienci wchodzą i nie wiedzą, co zrobić, bo jest tak ciemno. Ania, prawie cię nie widzę. Wiesz, że cię nie widzę prawie? To są nasi regularni klienci z Anglii. Tak? I to są w szoku, że tak ciemno? Nie, no to... Ale widzieli, że coś jest nie tak, nie? No, to taka nietypowa sytuacja. Tak, mi przykro, że nie możecie.